Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Wszystko, czego jesteś ciekaw, ale nigdy tego nie zrobiłeś i pewnie nie zrobisz. Dzisiaj zajmiemy się makaronem, a dokładnie przekonamy się, ile jest tego makaronu w makaronie, czyli taki oto półkilowej paczce. Półkilowej? Tak, półkilowej, dobrze. Przekonamy się, jaką łączną długość ma makaron w półkilowej paczce. No to cóż, żeby bez sensu nie przedłużać, pokażę wam tylko jak będę to mierzył, liczył. Mam tutaj przygotowaną linijkę. Mam nadzieję, że 30 cm wystarczy. Tak, śmiało wystarczy. I pod koniec odcinka, sam jestem tego ciekaw, przekonam się, ile jest takiego makaronów w takiej półkilowej paczce. No to lecimy. A tak przy okazji sprawdzimy sobie, czy producent makaronu nie oszukał mnie za bardzo na wadze. W tym celu postawię sobie garnek na wadze. Włączę wagę. I przełożę makaron. Waga makaronu to jedyne 497 gram, czyli o 3 gramy, ale musieli mi oszwabić. No cóż. W sumie byłoby na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej. A jak wam się nudzi, to udostępnijcie odcinek. Trzymajcie się, hej!